Alleluja. Dziękujemy Ci, Ojcze. Wywyższamy Jezusa. Jezus przyszedł po to, by zniszczyć dzieła diabła. Dziękujemy Ci za to. Zniszczyć diabła samego. Zniszczyć demony. Zniszczyć ich, Panie. Położyć kres. Kiedy Królestwo Boże wzrasta, Królestwo Szatana maleje. Nie da się inaczej. Ale ponieważ ludzie nie konfrontują diabła, to nie widzą tego. Alleluja. Chwała Bogu. Przechodzimy do następnej części. Tu jedno przeskoczymy. Zmienimy kolejność do części 11 naszych wykładów, przepraszam, naszych wykładów na temat, czy chrześcijanin może mieć demony. Bardzo ciekawy temat, bardzo ważny temat, temat dla wielu, ludzi toną dzisiaj pod wpływem ucisku demonicznego. Dla wielu ten temat jest jedyną nadzieją na przeżycie. A więc tak do tego podchodzimy. Marka, proszę Państwa, otwórzmy sobie kolejny do Biblii. Ja mówię Wam, wszelki Kościół, który Was odciąga od Biblii, mówię, żebyście do Biblii nie zaglądali, jest pod znakiem zapytania dla mnie. Ponieważ Jezus mówił, jak jest napisane, to jest napisane, słowo nie może być złamane. Nie dajcie się zwieść ekumenii. Dobrze. Teraz tak, 8. Ewangelia Marka 8, 8. Wstępujemy. Chwała Bogu, bo nie ma dużo czasu. Tak mówię, podzieliłem te wykłady na fragmenty i chciałem to zrobić bardzo szybko, ponieważ nie ma czasu. A my potrzebujemy szybko znaleźć, posiąść wiedzę tego typu po to, żeby ją użyć w naszym życiu i po to, żeby ludziom pomóc. O tym, że chrześcijanin ma demony, dowiaduje się jeden z apostołów. W przypadku Piotra jest troszkę inaczej niż w przypadku Pawła. I tak czasami jest, bo demony czasami się ukrywają i ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że tam one siedzą. Dopóki nie zostaną. Stąd ludzie niektórzy unikają wszelkich duchowych rzeczy, ponieważ duchowe rzeczy zamanifestują demony. Wtedy czy później. Jeśli ktoś jest nieduchowy, tam demony uwielbiają przebywać. Nakarmić ludzi omłotem religijnym, bez mocy, bez Słowa Bożego i tyle. W ekumenicznym omłocie diabły po prostu pływają, uwielbiają herezję i tak dalej. Uwielbiają te rzeczy. Ale dobrze, lecimy do przodu, chwała Bogu, bo nie ma czasu. W pewnym momencie Pan Jezus takie ciekawe pytanie zadaje. Jezus wyszedł wraz z swoim, czy poszedł do miast Cezarei Filipowej i kiedy tak szli drogą, Jezus zapytał się uczniów. Tak ich pytając, za kogo mnie ludzie biorą? Za kogo mnie uważają? No i uczniowie, wiecie, słyszeli, kiedy widzieli, wiecie, kiedy społeczeństwo ówczesne, przed 2000 lat, patrzało na to wszystko, co Jezus robi, ludzie na podstawie swoich obserwacji, na podstawie swojej ignorancji, nieznajomości słowa i tak dalej, wyrabiali sobie opinię o Jezusie, prawda? Więc różne rzeczy gadali. Niektórzy mówili, musicie pospieszyć, Jan Chrzciciel, ale niektórzy, czyli to jest Eliasz, jest Błakutnia, czy Jezus jest, wiecie, Jan Chrzcicielem, czy Eliaszem, albo innym z proroków, jakaś odpowiedź, ale żadna z tych odpowiedzi nie była prawdziwa. Żadna z tych odpowiedzi nie była prawdziwa. I
teraz ciekawe pytanie, Jezus odwraca teraz pytanie teraz do nich, no a mówiąc po to się, co z wami, jak wy na to patrzycie? Największy apostoł Piotr nie był papieżem nigdy, nie wiedział, że takie coś jest. Dopiero po 300 latach szatan zrobił z tego człowieka, wypatrzył, pokłamał na jego temat i próbował go podciągnąć pod coś, do swojego fałszywego systemu. Piotr był po prostu apostołem, byłym rybakiem i Piotr mu tak odpowiedział, ty jesteś Chrystusem. W innym fragmencie, gdybyśmy otworzyli, czytamy, że nie objawiło to, nie wiem o co chodzi, mam dużo czasu, muszę poczytać, nie objawiło ci to ciało i krew, a zatem nie wydumałeś tego na podstawie twojego widzimisię, jak ty na to patrzycie, tak dużo chrześcijan, jak tak mnie się wydaje, tak ja na to patrzę, ale nie osądzam takiego patrzenia, nie, nie. Chodzi o odpowiedź Ducha Świętego, co Bóg na to patrzy. To mówi, że to Duch Święty ci pokazał. I w ten sposób Bóg buduje Kościół, na takim objawieniu. I teraz zobaczcie. Tam Piotrowi, Piotr tam urosły mu skrzydełka i potem pani Piotra się ucieszył, bo to nie było to problemem. Bóg ponadnaturalną odpowiedź mu dał, Duch Święty z zewnątrz, bo się Piotr nie był ochrzczony w duchu wtedy, bo jeszcze nie było, ponieważ nie było jeszcze dnia pięćdziesiątnicy. Piotr poczuł się bardzo dobrze i myślę, że każdy z nas czuje się dobrze, kiedy Bóg nas używa, prawda? Nie wstydźmy się tego, nie bójmy się tego, kiedy Bóg użyje cię do uwolnienia ludzi od demonów, uzdrowienia kogoś, kiedy masz wiarę wielką i Bóg wypełnia obietnicę, którą każdy chrześcijan powinien mieć, ale wiecie, patrzeć się na każdego chrześcijan dzisiaj może naprawdę spowodować, że ludzie po prostu nie zobaczą nic, prawda, co Biblia mówi, prawda? Więc nie patrzymy na to, ostrzegamy ich, jeśli chodzą nie tak, pastorów również, ale jeśli chcą pozostać w swojej głupocie, chcą swoje demony zachować, no to niech mają, ale niech inni nie przeszkadzają w bycie uwolnionym. I teraz szybciutko, bo nie mamy czasu, musimy się streszczać. Co tutaj ciekawego się pojawia? Pomimo, że Duch Święty się poruszał z zewnątrz i dał mu objawienie, to zachęciło Piotra, bo każdy, jak już mówiłem, cieszy się, kiedy nas Bóg używa, prawda? Piotr, kiedy był ochrzczony w duchu, później jeszcze było inaczej. Ale co za ciekawa wstawka się pojawia. Nie chcę zauważyć, czy zastanawiasz się kiedyś nad tym, czy nie. I to się zazębia z naszymi wykładami. Oto kolejny apostoł i obecność Ducha Świętego odkrywa coś ciekawego, czego nawet podejrzewam nie wiedział. Albo może próbował przemilczeć, albo jakkolwiek. Piotr słucha, co mówi Jezus. Naprawdę musi się pospieszyć, bo nie ma czasu. Jezus po tym, jak Piotr wyznaje, robi to wielkie wyznanie, prawdziwe wyznanie, bo Duch Święty to pokazuje z zewnątrz, że Jezus jest Chrystusem, tym Mesjaszem, prawda? Jedyną drogą do nieba. Jezus zaczyna tutaj znowu mówić o tej konieczności krzyża. Bóg nie kazał nam iść na krzyż, ale Jezus musiał iść na krzyż, abyśmy my byli wywyższeni jako ludzie, abyśmy my byli podniesieni do statusu dzieci Bożych, abyśmy mogli przyjąć i mieć w końcu uwolnienie z demonów, od chorób, od wszelkich problemów i być ludem Bożym, taki jak Bóg sobie to przewidział, prawda? Jak to wygląda się w Kościele, odpowiedzcie sobie sami. Co tutaj się ciekawego pojawi? Kiedy Jezus te inne rzeczy robił, Piotr akurat tutaj również w tym uczestniczył, też miał pewne, pomimo jeszcze nie był chrzczony w duchu, miał pewne sukcesy. Kiedy Jezus mówi, że ten jego pobyt tu na ziemi się niedługo ma skończyć, bo coś tak jakby Piotrowi to trochę nie pasowało,
Ale jak się okazuje, to nie ma do czynienia tylko z Piotrem. Piotr miał pewnego mieszkańca, który mówił jego ustami. Ciekawe. Kiedy Jezus mówi właśnie o tym, co ma być niedługo, nagle Piotr wziął go chyba na stronę i zaczynał go. Co robił mistrzowi? Czujecie? Stoi Jezus i podchodzisz. Zaczynasz gromić Jezusa. Ludzie się śmieją. Wielu pastorów dzisiaj gromi Jezusa. Wielu pastorów dzisiaj gromi Jezusa. A więc Piotr, największy apostoł, prawda? Najbardziej hałaśliwy. Też odważny w pewnych rzeczach, którego Bóg użył, nagle gromi Jezusa i coś ciekawego. Co, jaka jest reakcja z Jezusa? Kiedy odwrócił się i popatrzył na swoich uczniów, to jest Jezus, zrozumcie tę sytuację, naprawdę nie mamy czasu, a nie mogę przedłużyć. Jezus się odwraca, Jezus głosi, idzie na krzyż, zmartwychwstanie i tak dalej. Piotrowi się to nie podoba, bo dlaczego? Bo nie czyta pisma, a nie czyta pisma, więc szatan mógł łatwo się odezwać, a tym bardziej, że pójście Jezusa na krzyżu zrobiłem, tak już wcześniej tłumaczyłem. Jeśli dochodzisz do rzeczy z Bogiem istotnych, zobaczysz odzywającego się szatana. Prędzej czy później, nie da się inaczej. Ponieważ Kościół nie robi tych rzeczy konkretnych, które niszczą królestwo szatana, demony sobie siedzą. Demony sobie siedzą. I kiedy Jezus mówi coś, co uderzy w szatana, nagle rzekomo Piotr bierze go gdzieś, mówi, to jakby Pan Jezus na niego patrzy, Pan się odwraca po wszystkich, czyli rozumiem, widzieliście, co się stało przed chwilą? Dalej, bo nie mamy czasu, a nie mogę przekroczyć. Zgromił Piotra. Czy rzeczywiście Piotra tu chodzi? Jak mówił? Idź precz, szatanie, bo pragniesz nie rzeczy od Boga, ale tych rzeczy, które są od ciała. Jakże wielkie tutaj jest te rzeczy, które tu są napisane. O! Chrześcijanin nie może mieć demona. Wielki apostoł. Apostoł miałby mieć demona? Żart. Żart. Apostoł ma demona. No co Jezus zrobił? Zauważmy, wiem, że nam to możecie wmawiać, ale zauważmy, Jezus nie podchodzi i nie mówi do Piotra, idź weź grocze. Jak tutaj mistrza dotykasz? Mistrz prawdę mówi, a ty go tu pouczasz? Boga chcesz pouczać? O nie, nie, tak, nie tak było. Jezus zgromił ducha szatańskiego, który siedział w Piotrze, który podejrzewał, był siedział bardzo nabuzowany. Jak widać, Piotr wyganiał demony, więc demonowi się to nie podobało. Ale on czekał i zamanifestował się w pewnym określonym czasie. Jezus mówił o krzyżu i mowa o krzyżu jest dla szatana powoduje wielkie cierpienie. A więc demon kłamstwa odezwał się do niego. Nie, gdzie tam Panie Jezu, na jaki tam krzyż pójdzie, co ty? Jezus zgromił. Zgromił tego demona po prostu z niego, prawda? Zgromił, rozumiem, wyrzucił z niego. Precz szatanie, pewnie go wyrzucił z niego. Później Piotr obudził się. Co się stało? O, co? Rozumiecie, o co chodzi? Przejdźmy do następnej części.